audycję. Chodzi mi o takie coś, jak na przykład było poronienie i po prostu nie ma tego dziecięcia, ale i ono nie ma imienia. I tak człowiek ciągle o tym dziecku myśli. No. Czy można w jakiś sposób, nie wiem, nadać imię, czy no coś, jakiś gatunek na ten temat. Wie pan co, w momencie, kiedy ciała nie ma, zawsze możemy uczcić to dziecko w sposób duchowy. Zawsze warto nadać mu imię. Ja bardzo często pracuję z moimi pacjentkami, które są w takiej sytuacji, o jakiej pan mówi, że nie miały możliwości, ciała nie ma. Zaczynamy od nazwania właśnie tego dziecka. W sercu rodziców to dziecko zawsze będzie miało imię, będzie miało wiek. Można też stworzyć jakieś miejsce pamięci dla tego dziecka. Albo na to miejsce pamięci można wybrać jakiś opuszczony grób innego dziecka, który znajdziemy. Albo takie miejsca, które coraz częściej powstają w całej Polsce, groby dzieci utracone.